Witam Państwa serdecznie. Nie ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosu, ale ze swojego biura, do którego przyjechał Michał, żebyśmy tutaj mogli coś nagrać, bo ja nie mogłem się niestety ruszyć z miejsca i pewnie jeszcze przez jakiś czas nie będę mógł. Proszę Państwa, w ramach programu ministerialnego Kultura w sieci prezentuję swoje dawne fragmenty swoich dawniejszych książek i mam nadzieję, że uda mi się też zaprezentować fragmenty tych, które dopiero powstaną. Do tej pory odczytywałem rozdziały z pierwszego tomu baśni Jak niedźwiedź polskich historii, a teraz chciałbym, akurat nie mam drugiego tomu w biurze, bo się po prostu sprzedał, ale została resztka trzeciego i chciałbym przeczytać, proszę Państwa, fragment trzeciego tomu, który osobiście bardzo lubię i bardzo mi się podoba, dotyczący pewnego epizodu militarnego. To już naprawdę resztka tej baśni. Ja prędko jej nie wznowię, więc jak ktoś chce, to niech się decyduje. Proszę Państwa, rozdział nazywa się O aniele śmierci, który jest szybszy niż myśl. Wiele wody upłynęło w rzekach Europy od czasu, kiedy cesarscy pikinierzy zdruzgotali pod Pawią francuską ciężką jazdę, kładąc tym samym kres marzeniom o wojnie rycerskiej dwornej, pełnej co prawda krwi i nieszczęść, ale na swój sposób malowniczej. Czworoboki knechtów wędrujące polami Italii, Węgier i Polski nie dawały żadnych szans stojącemu naprzeciwko nich przeciwnikowi. Nic nie miało znaczenia. Czy były to mniejsze i bardziej zwrotne roty hiszpańskie, czy liczące po 10 tysięcy wojaków oddziały Niemców, nikt nie mógł im sprostać. Nawet Turcy, którzy pod murami Wiednia w roku 1529 przekonali się o tym, jak łatwo ze zwycięzcy zamienić się w pokonanego. Skuteczność armii nie zależy jednak tylko od sprawnie wyszkolonych żołnierzy, prowadzących ich sierżantów oraz rotmistrzów i chorążych wymachujących olbrzymimi sztandarami. Jej źródło prawdziwe znajduje się w głowie i sercu wodza, a od czasów cesarza Maksymiliana, który potrafił zarzucić pikę na ramię i maszerować do boju wraz ze swoimi ludźmi, nie pojawił się na polu bitwy nikt, kto myślałby podobnymi jak on kategoriami. I nie chodziło już nawet o to, by dzielić się z żołnierzami trud i strach. Dość było w Europie władców, którzy woleli prowadzić politykę w zaciszach gabinetów, ale wyobraźnia dopisywała im na tyle, by skutecznie reformować armię i unikać zaskoczeń na polach bitew. Chodziło o pewien szczególny rodzaj taktycznej wyobraźni. Wysoka skuteczność piechoty pikinierskiej oraz ciągłe ulepszanie taktyki powodowały, że nikt nie zastanawiał się nad tym, czy może istnieć jakaś siła, która przeciwstawi się knechtom werbowanym w Niemczech i Hiszpanii i stanąwszy kiedyś na drodze przypominającej olbrzymiego jeża roty, wykrwawi ją do ostatniego żołnierza. O tym, by brać pod uwagę zwycięstwa jakiejś armii, gdzie brakowało pikinierów, a w dodatku przy dużej dysproporcji sił na korzyść piechoty, nikt nawet nie myślał. Każdy zaś, kto zabierał się za werbunek i przygotowanie do wojny, wykładał gotówkę przede wszystkim na jak największą ilość dobrze wyszkolonych żołnierzy z pikami. Na wiosnę roku 1577 zwerbowano ich dla Gdańska aż 3100. A dodatkowo jeszcze do miasta wjechało 400 rajtarów pod dowództwem rotmistrza Klausen Steinberger. Wynajęci przez panów Radę Wojacy mieli za sobą długie lata służby. Żaden z nich nie był nowicjuszem. Taki na przykład Zlimir von Brandsmyk miał za sobą 26 lat służby w piechocie, a pod Gdańsk przybył w oddziale dowodzonym przez rotmistrza Bartola Lemke albo Jakub Hermann Horgi. Ten służył 17 lat w oddziale Klembera. Asmus z Oldenburga miał za sobą 20 lat służby w oddziałach rotmistrza Lemki. Mniej doświadczeni, tacy jak Endrik Fergusz ze sławnego miasta Guben albo Thomas Embden, mieli za sobą odpowiednio 14 i 10 lat służby. Do całkowitych nowicjuszy w zawodzie pikiniera zaliczyć można takiego Hansa Hunwerzschla, który odsłużył 6 lat zaledwie w wojsku głównodowodzącego armią gdańską Hansa Winklebrucha z Kolonii. Z kolei Luki Albenskiben i Hans z Weifortu byli absolutnymi rekordzistami w swoim fachu. Jeden służył 29 lat u rotmistrza Estreichera, a drugi aż 31 u wspomnianego Hansa Winklebrucha. Podobnym stażem poszczycić mogli się wszyscy, którzy przed Wielkanocą roku pańskiego 1577 stanęli w Gdańsku, by obronić miasto przed królem Polski, a jeśli to okaże się możliwe, oderwać całe Prusy od korony polskiej. Nie było żartów. Ludzie ci byli zawodowcami, którzy służyli, zabijali i grabili za pieniądze.
Wszyscy oni przeszli przez straszliwe bitwy i nie jeden był w niewoli, z której uciekał albo wykupywano go, jeżeli umowa, którą podpisywał ich dowódca z kontrahentem, opiewała na wykup żołnierzy z niewoli. Nikt z tych mężczyzn nie bał się wojny. Nikt nie umierał ze strachu na widok pędzących na czworobok kawalerzystów. Nikt nie krzyczał z przerażenia, słysząc salwy oddawane z obydwu burt wielkich wojennych okrętów. Myślę, że nawet janczarzy sułtana Murata nie zrobiliby na tych ludziach wrażenia. Rada miasta Gdańska, ludzie zbierający się w ratuszu i dworze Artusa, pamiętającym najdawniejsze czasy stowarzyszeń i korporacji, trzymających tajne budżety i obsługujących transakcje z dalekimi miastami, nie miała zamiaru oszczędzać. Nie tym razem. Wojna, która nadchodziła, była wojną poważną i Gdańsk miał w niej wielu sojuszników. Wroga zaś tylko jednego. Nikomu nieznanego króla z Węgier, który nigdy w życiu nie widział morza i pewnie nie starczyłby mu nawet wyobraźni, by zrozumieć, jak olbrzymie możliwości ma miasto i jego właściciele przez sam fakt położenia nad morzem. Gdańsk miał oparcie właściwie wszędzie. Przede wszystkim w książętach Rzeszy, ale także w Wiedniu. Stary cesarz nie żył, co prawda, ale polityka nowego władcy nie zmieniła się póki co ani na jotę. Gdańsk w razie sukcesu mógł liczyć na natychmiastową reakcję innych miast pruskich, które na pewno nie pozostałyby przy skompromitowanym i przegranym królu. Miasto miało ciche poparcie polskiego Sejmu, który nie był na tyle stanowczy, by uchwalić podatki na wojnę. Był to jawny sabotaż, wobec którego król mógł tylko milczeć i zaciskać zęby. Był przecież królem z łaski narodu, a teraz przedstawiciele tego narodu wystawiali go nie tylko na kompromitację, ale po prostu na śmierć. Gdańsk mógł liczyć na duńską flotę oraz na Anglików, w razie gdyby sukces był niekwestionowany, bo przecież rywalizacja handlowa wyspy i miast bałtyckich nigdy nie była na tyle głęboka, by pod cienką warstwą drobnych, jeżeli rozpatrywać je w ogólnej skali transakcji, nie dochodziło do poważnych i bardzo głębokich porozumień. Gdańsk był pełen radości wiosną roku 1577, a dowódca armii najemnej Hans Winkelbruch z Kolonii martwił się właściwie tylko o jedno, żeby wojska królewskie nie uciekły z pola, bo wtedy jego żołnierze bardzo się zdenerwują i mogą rozpocząć rabunek osad i wsi należących do miasta oraz produkujących dlań żywność. Aby do tego nie dopuścić, postanowił Hans z Kolonii wymaszerować z miasta w sam dzień Wielkiej Nocy drogą nad Czew. Postanowił zdobyć to miasto i postawić hetmana Jana Zborowskiego w sytuacji bez wyjścia, w której musiałby on przyjąć bitwę. Sprawy te opisuje w bardzo ciekawy sposób Radosław Sikora. Rzadko zdarza się, by jakiś popularyzator historii włożył w swoją pracę tyle serca, staranności i intuicji, ile Radosław Sikora właśnie, w króciutką, ale ważną książeczkę pod tytułem Lubieszów, 17 kwietnia 1577. Czyta się to opracowanie bez irytacji, która towarzyszy lekturze wydanej w tej samej serii książce Mochacz, 29 sierpnia 1526. Na jedno tylko nie zwraca Radosław Sikora uwagi, na aspekt propagandowy przytaczanych relacji, które opisują kampanię wiosenną pod Gdańskiem roku 1577. Rozdział 5, zatytułowany Przed bitwą, rozpoczyna się od słów. Jak skrzętnie odnotowały polskie relacje, początek wyprawy gdańszczan przeciwko armii królewskiej rozpoczął się pod złą gwiazdą. Te skrzętne polskie relacje spisywali Paprocki, Bielski i kronikarz króla Stefana Heidenstein. Dwaj piersi od dawna uwikłani w rozmaite dziwne interesy. Paprocki sprzyja Habsburgom, Bielski porzuca pracę w majątku, by zająć się pisaniem. To zaś, co podają w opisach bitwy zwanej bitwą pod Lubieszowem, przechodzi wszelkie granice. Bardzo im jednak zależy na zjednaniu sobie króla Stefana, nie mają więc wyboru. Oto jak piszą: podczas wymarszu armii prowadzonej przez Hansa Winkelbrucha nad Gdańskiem szaleje straszna burza. Leje deszcz, a pikinierzy maszerują przez zwodzony most drogą nad Czew. Jakby mało było burzy, to jeszcze pod dowódcą wyprawy spłoszył się koń i o mało nie zrzucił jeźdź stado fosy. I do tego dwóch rajtarów tak nieszczęśliwie pokierowało swoimi wierzchowcami, że spadli do brudnej wody pod zwodzonym mostem. Na koniec zaś zawaliła się sama z siebie część bramnej baszty i zleciała do fosy. Doprawdy kronikarzom spisującym relacje dla króla Stefana musiało bardzo zależeć na zyskaniu jego przychylności. Tym bardziej, że żaden z nich nie widział przecież na własne oczy wymarszu Winkelbrucha i jego armii. Oprócz żołnierzy z prawdziwego zdarzenia, Gdańsk wystawił przeciwko królowi jeszcze pospolite ruszenie. Liczba tego wojska ocenia się na 8 do 10 tysięcy ludzi samej tylko piechoty. Do tego jeszcze co bogatsi mieszczanie wyłożyli ze swoich szkatuł pieniądze na wyposażenie pocztów konnych. W sumie, jak podaje Sikora, 400 jeźdźców.
Wyposażenie gdańskiego wojska było wręcz rewelacyjne. Miasto stać było na to, by każdego piechura uzbroić w rusznicę, a wielu zaopatrzyć w pancerze. Ponoć liczba chronionych blachą pospolitaków gdańskich wahała się między 1600 a 1900 żołnierzy. Aleksander Bołdyrew nie podaje nam co prawda cen zbroi płytowych w Gdańsku, ale mamy dane z Krakowa. Podaje je, ponieważ nie różniły się pewnie zbyt wiele. W Krakowie w latach 60. 70. XVI stulecia zbroja dla pachołka miejskiego kosztowała 4 floryny 24,3 grosza. To dużo pieniędzy. Jeżeli więc pomnożymy tę sumę przez 1600 lub 1900, okaże się, jak bogatym i silnym miastem był Gdańsk. Pospolite ruszenie miejskie nie miało jednak ani połowy tej wartości bojowej, co piechota i rajtarzy Winkelbrucha. Z poprzedzających bitwę posunięć wodza gdańskiej armii wnosić nawet można, że te tysiące fantastycznie wyposażonych wojaków w kolorowych kaftanach, w kapeluszach z piórami, z rusznicami przerzuconymi przez ramię, w świecących z daleka pancerzach, była raczej zawadą niż pomocą. Winkelbruch nie bardzo wiedział, co z nimi robić i posłużył się całą tą masą ludzi w sposób właściwy dowódcom pewnym sukcesu. Zostawił ich na boku, żeby nie przeszkadzali. Teraz jednak jest dzień, w którym zmartwychwstał Zbawiciel. Rano miał rozpocząć się wymarsz, ale leje jak z cebra i nikomu nie chce się opuszczać miasta. Ktoś podobno widział pod murami polską lekką kawalerię, ale nikt poważny nie dał temu wiary. Leje. Winkelbruch czeka, aż niebo ulituje się nad nim i jego wojskiem. Żeby czymś zająć żołnierzy, każe aresztować kilka czarownic i przetrzepać im skórę. Uważa bowiem, że deszcz to wina ich zaklęć. Dość to specyficzne pojmowanie praw boskich i ludzkich, jeśli wziąć pod uwagę, że dzielny wojak Hans Winkelbruch szczerze wierzy w Pana Boga w Trójcy Jedynego. Wojsko nie może się jednak nudzić, bo wtedy głupieje. Trzeba je czymś zająć i Hans wymyśla najprzeróżniejsze zabawy dla swoich ludzi. Deszcz leje jednak dzień w dzień. Kiedy się wypogadza, jest 16 kwietnia i armia zostaje poderwana do wymarszu w kilka zaledwie godzin. Skrzypią łańcuchy bram, ciężko opada zwodzony most i tysiące obutych w trzewiki nóg wystukują nierówny rytm na deskach pomostu. Armia sławnego miasta Gdańska idzie na wielką wojnę, maszeruje nad Trzew i ma zamiar wrócić w chwale. Wiatr bardzo szybko osuszył sztandary, które łopocą na wietrze. To się szalenie podoba żołnierzom zwerbowanym w mieście. Szewcom, kowalom, młodszym synom rodzin kupieckich, którzy zaciągnęli się na wyprawę, mnudziło im się w ojcowskich składach. Idą i tupią. Ziemia drży. Tuż przed Wielkanocą rozchorował się dowodzący armią królewską hetman wielki Jan Zborowski. Kronikarze zwykle pomijają takie szczegóły jak nagłe przypadki zachorowań wyższych rangów wojskowych i nie wiążą tego wcale z taktyką i strategią przeciwnika. Nam jednak wypada się nad tym głębiej zastanowić. Choć nie wierzą w to nawet tak wybitni historycy, jak Jerzy Besala, trucicielstwo było w tamtych czasach powszechne i Polska niczym absolutnie się od krajów ościennych nie różniła w tym względzie, poza tym, że u nas wszelkie przypadki otrucia lub próby otrucia były starannie tuszowane i przemilczane. Nie wierzę, by gdańszczanie i przebywające w mieście guślarki oraz czarownice nie dostali jakiegoś specjalnego zlecenia dotyczącego życia hetmana. Byłoby to wręcz dziwne, zważywszy choćby na fakt, z jaką łatwością Radziwiłł rozprawiał o wyprawieniu na tamten świat moskiewskiego posłańca. Tak więc Zborowski był chory i lejący z nieba deszcz sprawiać mu musiał wielką radość. Hetman odpoczywał i póki co nie kazał trąbić wsiadanego. Pod jego rozkazami znalazło się nie więcej jak 2000 żołnierzy, w tym około 1200 wojaków na koniach i mniej więcej 730 piechurów. Wśród konnych dominowała husaria, której sława nie była jeszcze ugruntowana i nie kojarzono jej ani ze zwycięstwami, ani tym, do czego popularyzatorzy rodzimej historii wracają dziś najczęściej, czyli ze sławnym poszumem skrzydeł. Roty królewskie były szczupłe, bo też i niewiele grosza udało się zebrać na wojnę z Gdańskiem. W chorągwi patychorskiej prowadzonej przez rotmistrza Temruka Tatara, który osiadł w Litwie w roku 1563, służyło, jak podaje Bielski, 50 koni zaledwie. Rota Zamojskiego, który był wówczas pod kanclerzem, była jeszcze szczuplejsza. Było w niej zaledwie 37 koni, a porucznikował w niej późniejszy hetman Stanisław Żółkiewski. Kasztelan Wojnicki Jan Tęczyński przywiódł pod Gdańsk około 50 konnych żołnierzy. Prokop Pieniążek zaś, starosta nowotarski i wendeński, zaledwie 10. Lub jak chcą inne źródła, wręcz 6 koni. Kronikarze z dużą rozbieżnością, jedni 30, a inni 300, podają liczbę piechoty
w oddziale prowadzonym przez hetmana Zborowskiego. Radosław Sichora przychyla się do tej pierwszej wersji. Rota hetmańska liczyła 30 ledwie żołnierzy. Król zaś przysłał oddział do Borei Węgierskiej piechoty w liczbie 600 hajduków, a wojewoda lubelski Andrzej Firlej przywiódł jeszcze setkę. Hetman miał jeszcze do dyspozycji 30 Tatarów królewskich przysłanych Stefanowi Batoremu z Krymu. Nie były to siły imponujące, tym bardziej, że kluczowym do obrony punktem w całej kampanii było miasto Tczew. Miasto niepewne, w którym strach był o pozostawić większą ilość wojska, by mieszczanie nie otworzyli bram nadchodzącej od Gdańska armii. Przez moment więc jedynie rozpatrywano wariant zamknięcia się za murami miasta i uporczywej obrony. Zborowski zdecydował się w końcu na walkę w otwartym polu. Nie był także wcale pewien swoich ludzi. Na zwołanej naradzie zażądał od nich jasnej deklaracji co do dalszych poczynań. Będą się bić czy nie? Wszyscy zadeklarowali chęć walki. W dodatku, jak podają kronikarze, nikt nie miał wątpliwości, po czyjej stronie będzie zwycięstwo. Przed wymarszem hetman przyjął deklarację lojalności ze strony mieszkańców Tczewa, którzy poprosili go o pozostawienie w mieście jakiejś nawet szczupłej załogi i kilku armat. Zborowski przychylił się do tej prośby. W Tczewie pozostała rota piesza Andrzeja Firleja oraz cztery armaty. Było to konieczne, ponieważ okazało się, że w górę Wisły w kierunku Tczewa płynie dobrze uzbrojona flotylla statków z Gdańska, która zamierza zaatakować miasto wprost z rzeki. Po zabezpieczeniu miasta wojsko uszykowało się w ciągu godziny do wymarszu i odeszło w kierunku wsi Rokitki. Tam hetman wygłosił wobec żołnierzy krótką propagandową przemowę i podkreślił, że wróg, z którym przyjdzie im się zmierzyć, to buntownicy, ludzie nielojalni wobec króla i prawa. Nie należy więc zważać na to, że są chrześcijanami, a przykładnie ich ukarać. Przemowa krótka i treściwa trafiła tam, gdzie miała trafić, czyli do głów i serc żołnierzy. Powiedział również pan hetman swoim ludziom, że nie należy bać się dramatycznej przewagi liczebnej gdańskiego wojska, ponad połowa bowiem z nich to oderwani od swoich zajęć rzemieślnicy i kupcy. Ludzie nie znający się na wojaczce i łatwo wpadający w panikę, szczególnie jeśli widzą, jak zdecydowany i stanowczy jest przeciwnik. To jeszcze mocniej uspokoiło wojsko. Wydano rozkazy, by przez noc roty konne pozostały w siodłach, a tabor z osobistymi rzeczami żołnierzy odesłano do Gniewu pod osłony tamtejszych murów. Hetman zadbał także o rozpoznanie i wysłał w kierunku nadchodzącej armii gdańskiej oddział kozaków. Tatarów zaś wpchnięto w kierunku rzeki, by obserwowali ruchy płynącej w stronę Tczewa flotylli. W tym czasie armia Hansa Winkelbrucha maszerowała dzielnie i zatrzymała się do około 15 km od Tczewa we wsi Łęgowo. Do miasta było stamtąd, jak podaje Sikora, około 4 godzin marszu. Pomiędzy Gdańszczanami a Tczewem znajdowały się dwie groble i dwa mostki na Motławie, w Rokitkach i w Lubieszowie. Pod tą pierwszą miejscowością właśnie stali żołnierze królewscy, którzy nie zamierzali dopuścić Niemców do Tczewa. Pod samym zaś miastem, w odległości jednej mili zaledwie, zatrzymały się statki gdańskie i oczekiwały na rozwój wypadków. Był wieczór 16 kwietnia 1577 roku. W obozie gdańskim rozpoczynała się uczta, a królewscy słuchali jej odgłosów siedząc na koniach w pełnym rynsztunku. W końcu nadeszła noc. Ranek przyniósł wielkie zdziwienie dowódcy gdańskiej armii Hansowi Winkelbruchowi. Oto okazało się, że przeciwnik nie opuścił pola walki, tylko zamierza przyjąć bitwę. Było to zaskoczenie poważne, bo Winkelbruch niespecjalnie się z tym liczył. Miał do dyspozycji wielką armię i dużo sprzętu, miał pieniądze, a jego żołnierze robili tyle hałasu, że dodawali tym animuszu wszystkim, nawet najbardziej niezdecydowanym i tchórzliwym ochotnikom. Tu jednak zanosiło się na bitwę. Na prawdziwą bitwę z krwią, rozbijaniem głów, na bitwę z przestrzelonymi brzuchami i odrąbanymi rękami. Przed pikinierami płynęła Motława otoczona z dwóch stron bagnami. Przez rzekę przerzucone były dwa mostki oparte na groblach. Jeden w Rokitkach, a drugi w położonym 6 km na południe od Tczewa Lubieszowie. Przez te mostki właśnie Winkelbruch powinien przeprowadzić swoich żołnierzy, by zaatakować królewskich, pokonać ich i zająć Tczew, przy którym warowała flotylla uzbrojona w armaty i rusznice. Już zbliżając się do rzeki, Winkelbruch wiedział, jak postąpi. Postanowił pozbyć się pospolitego ruszenia i użyć go jedynie do związania sił przeciwnika, który stał po drugiej stronie Motławy pod Rokitkami. Te tysiące dobrze uzbrojonych, przebranych w pióra i wielkie kapelusze, opiętych w błyszczące zbroje mieszczan, niczym ogromne stado nastroszonych kogucików ruszyło na północną przeprawę.
Zaś Hans Winkelbruch z kolonii wraz z liczącym 3100 piechurów i 600 jazdy wojskiem podążył na południe do Lubieszowa. Tam miał zamiar sforsować rzekę i uderzyć na królewską armię od tyłu. Był to zdaniem Jarosława Sikory plan dobry, znamionujący doświadczonego żołnierza. Szkoda tylko, że nigdzie jednym słowem nie wspomina Sikora o rozpoznaniu, które prowadził Winkelbruch przed bitwą. Choć kilkakrotnie pisze o wyruszających na zwiad oddziałach polskich. Czy Hans Winkelbruch był aż tak pewny sukcesu, że po prostu jego doświadczenie bojowe miało się okazać walorem nie dość, że drogim, to jeszcze mocno przereklamowanym? Do południa rozlokowani pod Rokitkami gdańszczanie obsadzili swoje pozycje. Przede wszystkim zabezpieczali się przed atakiem husarii, wkopując w ziemię drewniane dyle, które powstrzymywały pęd koni i oddzielały ich od długich husarskich kopii. Czworoboki ustawiły się za tą barierą z długich drewnianych kloców i czekały na pierwszy atak z bronią gotową do strzału. Wojska królewskie przekroczyły Motławę w Rokitkach i ruszyły wprost na umocnienia gdańskie. Była to niewielka grupa jeźdźców i trochę piechoty. Już na początku okazało się, że husarze nie dadzą rady. Nie mogli dosięgnąć stojących za wbitymi w ziemię dylami piechurów. Ci zaś ostrzeliwali się ile sił z broni ręcznej. Radosław Sikora pisze, że rażąca była dysproporcja sił i wynikająca z niej taktyka. Oto wielka armia gdańskich ochotników ostrzeliwuje się gęsto atakowana przez nieliczne oddziałki husarzy, którzy próbują sforsować konno ustawioną zaporę z drewnianych kloców. Nie wygląda to dobrze. Ale hetman zdecydował się, że większa część armii pójdzie na drugą południową przeprawę pod Lubieszów, trafnie odgadując zamiary Winkelbrucha. W czasie, kiedy husaria szarżowała na osłonięte pozycje pospolitego ruszenia, na przeprawie ustawiono całą artylerię, jaką dysponowała polska armia, czyli 4 armaty i 27 hakownic. Miały one zagwarantować, że nawet jeśli duch bojowy wstąpi w piechurów z Gdańska, nie przejdą oni przez mostki i wąską groblę. Po kilku zaś nieudanych próbach szarży hetman wydał rozkaz, by pomiędzy husarzy wmieszali się hajducy na koniach uzbrojeni w rusznice. Kolejny podjazd pod pozycje gdańskie okazał się o wiele skuteczniejszy niż poprzednie. Jeźdźcy zawrócili tuż przed palisadą, ale hajducy oddali strzały i kilku piechurów padło na ziemię. Znacznie to ostudziło bojowy zapał gdańskiej piechoty. Obecni przy pospolitym ruszeniu rajtarzy zaczęli wyjeżdżać powoli na przedpole i ścierać się z husarią. W tym samym czasie Winkelbruch wydał rozkaz, by armia przeprawiła się przez Motławę. Zborowski posłał przeciw forsującym rzekę Niemcom lekką chorągię w Temruka oraz 70 husarzy, w tym 20 konnych Węgrów, z otoczenia samego króla. Kawaleria ustępowała powoli przed maszerującymi pikinierami, czyli mówiąc inaczej, bitwa zaczynała przybierać obrót taki, jak wszystkie inne bitwy w owym czasie. Żołnierze Temruka zepchnęli do wody mostki, ale te nie spłynęły Motławą. Knechci je naprawili i ruszyli na drugi brzeg. Zborowski posłał im jeszcze ludzi Żółkiewskiego, ale nic to nie pomogło. Niemcy maszerowali kolumną przez groble, a kiedy byli już po drugiej stronie, zaczęli formować się w czworoboki. Hetman rozkazał żołnierzom walczącym z rajterami pod wsią Rokitki, by zniszczyli most na tej przeprawie i dołączyli do sił głównych. Odwołał także tych, którzy obserwowali stojące na Motławie statki. Rozpoczynała się prawdziwa bitwa. Pospolite ruszenie Gdańska nie miało zamiaru ani chęci opuszczać swoich pozycji za palisadą. Winkelbruch zaś zachowywał się tak, jakby ludzie ci nie byli mu do niczego potrzebni. Powoli, rota za rotą, pikinierzy przeprawiali się przez motławskie bagienko i stawiali w szyku. Według relacji Bielskiego hetman w czasie, kiedy Niemcy szykowali się do bitwy, podnosił morale żołnierzy, przemawiając do nich długo i kwieciście. Być może tak było w istocie, ale podejrzewam raczej, że w szeregi polskie wkradła się pewna nerwowość. Oczekiwanie, aż do głównych sił dołączą husarze z przeprawy pod Rokitkami, niepokój, co będzie, jeśli przeważająca masa pikinierów ruszy do przodu i zepchnie wojsko królewskie pod mury Tczewa, determinowały nastrój i w sercach żołnierzy przyjmował on postać zimnej zawziętości. Bielski jednak opisuje hetmańskie przemowy. Sikora podkreśla, że Zborowski wygłosił już drugą w ciągu 2 dni przemowę do wojska. Z pewnością świetnie ów szczegół wyglądać musiał w relacji, którą odczytywano królowi. Na pewno też usposobił przychylnie Batorego do całej rodziny Zborowskich i ich licznych klientów. Pozostawmy jednak relację Bielskiego. Oto za groblą stoją już pikinierzy. Niektórzy ustawiają palisadę i kopią rowy, inni zataczają i czyszczą armaty, które Winkelbruch prowadził ze sobą. Jest dużo ruchu i krzątaniny, niczym w jakimś gospodarstwie.
Wojsko królewskie ustawiło się naprzeciwko umocnień czworoboków z najeżonymi pikami. Po prawej stronie, jeśli spojrzeć od wschodniego brzegu rzeki, stanęła piechota węgierska w liczbie 600 ludzi. Po lewej stronie husarze i lekka jazda. Wojska nie było wiele i nie robiło ono na przeciwniku specjalnego wrażenia. Naprzeciwko husarzy stali landsknechci i rajtaria. Trzy działa, które zatoczono, znajdowały się na wprost węgierskiej piechoty obok rot pikinierskich. Węgrom nie dane było zmierzyć się w tym dniu z kawalerią, ale zadanie, które musieli wykonać, i tak należało do bardzo ciężkich. Hetman wraz z czwórką konnych sług był właśnie przy nich, bo tam wszystko się zaczęło. Roty ruszyły na Węgrów, machając proporcami, bijąc w bębny. Padły pierwsze gęste salwy, które zawsze poprzedzały atak pikinierów. Zwykle w takich razach piechota stojąca naprzeciwko uciekała lub waliła się na ziemię porażona salwą. Węgrzy zaś zrobili coś niesłychanego i nieprzewidzianego. Na widok chmurek unoszących się nad niemieckimi rusznicami padli po prostu na ziemię. Wszyscy, jakich tam było 600. Kiedy się podnieśli, ruszyli pędem wprost do uszykowanych do strzału trzech armat. Kanonierzy oddali salwę. Węgrzy znów runęli na ziemię, ale nikomu nic się nie stało. Podnieśli się i biegli dalej. Kanonierzy nie mieli z nimi żadnych szans. Zostali wybici w jednej chwili. Hajducy odwrócili armaty i wygarnęli z nich wprost do zbliżających się czworoboków. Padło wielu zabitych, ale odległość między walczącymi była tak mała, że kolejna niemiecka salwa położyła trupem wielu hajduków. Dowódca oddziału Michał Wadaszy, ranny w kolano, podniósł się z ziemi i widząc pochylające się piki landsknechtów, rzucił swoim ludziom rozkaz, by atakowali knechtów szablami. Węgrzy uszykowani byli do walki dziesiątkami. Na czele każdej z nich stał dowódca koordynujący atak. Na rozkaz Michała Wadaszy podnieśli się i ruszyli wprost na pochylone piki. W jednej chwili ponad połowa dziesiętników była martwa. Nie powstrzymało to jednak Węgrów. Biegnący za swoimi dowódcami szeregowi żołnierze zaczęli odrąbywać końce pik. Landsknechci cofnęli się o krok, potem o drugi i trzeci, a piechota węgierska szła po trupach swoich dowódców, rąbiąc szablami, rozłupując hełmy i czaszki toporkami. Paprocki opisując wyczyny Węgrów, skupia się także na bohaterstwie hetmana Zborowskiego, który został zaatakowany przez jakichś rajtarów. Obronił się jednak i strzelając do nich z rusznicy. Jest to kolejny w relacjach opiewających bitwę czyn hetmana Zborowskiego, który zasługuje na królewskie względy. Husaria na lewym skrzydle uszykowana była prawdopodobnie w 5 linii. W pierwszej, oprócz chorągwi Jordana Spytka i Firleja, stała chorągiew patychorska rotmistrza Temruka. Szereg ten liczył 50 husarzy i 9 lekkich kawalerzystów z chorągwi petychorskiej. Naprzeciwko nich w głębokim czworoboku stali rajtarzy. Było ich 600. Sikora sugeruje, że mogli być oni ustawieni w 10 szeregów po 60 ludzi w każdym. Tak więc uderzenie pierwszej linii jeźdźców polskich powinno wyeliminować cały pierwszy szereg przeciwnika. Węgrzy już walczyli, kiedy husarze z wolna początkowo, a z każdą sekundą szybciej ruszyli przez siebie wprost na rajtarów. Pierwsza szarża nie powiodła się. Rajtarzy ostrzelali husarię i nie pozwolili spędzić się z pola. Żadna z kopii nie sięgnęła nieprzyjacielskiego pancerza. Jednak kule wystrzeliwane przez rajtarów nie poczyniły żadnych szkód w polskich szeregach. Bardzo trudno jest celnie trafić z broni z zamkiem kołowym ruchliwego jeźdźca odzianego w pancerz. Husarze zawrócili, a rajtarzy, nie wyciągnąwszy żadnej nauki z chwilowego sukcesu, stali na swoich miejscach bez ruchu. Mając za sobą landsknechtów, bagna Motławskie i Groble, czyli byli dość pewni siebie i nie bali się klęski. Husaria wróciła i uszykowana na nowo rozpoczęła kolejną szarżę. 600 stojących przed nimi rajtarów i rozstawieni z tyłu pikinierzy nie mieli serca w sercach strachu. Dopiero kiedy skrzydlaci jeźdźcy przebyli połowę drogi, dopiero kiedy na prawym skrzydle Węgrzy zaczęli rąbać piki landsknechtów, żołnierze miasta Gdańska spostrzegli, że przed wojskiem króla Polski, nisko nad ziemią, leci bezgłośnie, poruszając skrzydłami, czarny anioł śmierci. Anioł, który jest szybszy niż myśl. I dopiero spostrzegłszy go, niektórzy z nich zrozumieli, że nie ma już ratunku. Grobla Lubieszowska, Łozina na brzegach Motławy i krążące nad nią Rybitwy były pierwszymi świadkami tego, co na polach bitew, w których brała udział husaria, rozgrywało się później niezliczoną ilość razy. Ci, którzy służyli w wojsku najkrócej, stali do końca. Słabi, niesamodzielni, bez wyobraźni i intuicji właściwej weteranom. Czekali, aż anioł okryje ich swoim skrzydłem. Umierali pierwsi.
Starzy żołnierze, którzy służyli we wszystkich wojnach od czasów węgierskich awantur królowej Izabeli i brata Jerzego, jako pierwsi zorientowali się, co się za chwilę wydarzy i próbując z półobrotu skręcić rumaka w tył, wpadali wprost na stojących za nimi pikinierów. Ci zaś jako ostatni zobaczyli czarnego anioła śmierci i myśl ich nie zdążyła go nawet nazwać. Umierali w nieświadomości. Uderzenie było straszliwe. Kopia w przeciwieństwie do kuli wystrzelonej z pistoletu trafia zawsze w cel. Jeśli husarz ma przed sobą wojownika okutego w stal, kieruje kopię ku górze i mierzy prost w twarz jeźdźca. Tak też było i tym razem. Wybuchła straszliwa panika. Ku grobli rzucili się nagle wszyscy. Pikinierzy stawiający opór Węgrom, ci rozproszeni przez husarię na lewym skrzydle, a także rajtarzy. Wąski mostek w krótkim czasie zatarasowany został ciałami. Pościg kolumny królewskiej prowadzili hajducy z Węgier. Oni mieli na sumieniu najwięcej ofiar. Nie brali jeńców, nie dawali pardonu. Kiedy odblokowano przejście na drugą stronę Motławy, wpadającej w tym miejscu do jeziora Lubieszowskiego, wojska królewskie ruszyły za uciekającymi szeroką ławą. Najświetniejsze, zaciężne wojsko Rzeszy, przybrana w pióra milicja miejska i rajtarzy, zostawiali za sobą wszystko, byle tylko mniej dźwigać na plecach, byle prędzej, byle dotrzeć do murów miasta. Zborowski próbował mitygować swoich żołnierzy dopiero pod Pruszczem, ponad 20 kilometrów od pola bitwy, ale Węgrzy nie chcieli go słuchać, biegli dalej. W końcu stanowcze polecenie zatrzymało ich w miejscu. Zbierano rozrzucony sprzęt, zbroje, rusznice, białą broń. Hajducy nosili całe naręcza rusznic, sprzedawanych potem w Gniewie i innych miastach Prus. Liczono własnych rannych i zabitych. W tym samym czasie ukryte nieopodal Czewa statki gdańskie rozpoczęły ostrzał murów. Hetman wydał rozkaz, by zawracać i ratować mieszczan. Kto mógł, pędził nad rzekę i strzelał, z czego popadło do gdańskich marynarzy, którzy po podpaleniu jednego domu na przedmieściu wycofali się na swoje jednostki i odpłynęli. Bitwa była skończona. Hans Winkelbruch ledwo uciekł z pola walki, kiedy zabito pod nim konia. Jego towarzysz Polak nazwiskiem Choiński podał mu lejce swojego rumaka. Ledwie to uczynił, padł od kuli. Winkelbruch zaś pognał wprost do Gdańska. Nie miał szczęścia tego dnia, bo wieść o klęsce wyprzedziła pokonaną armię i wywołała panikę. Kobiety, widząc Winkelbrucha żywego, obwiniały go o śmierć swoich bliskich, którzy wybrali się za jego namową na tak niepewną awanturę, ufając temu, co mówił i wierząc w jego przygotowanie, doświadczenie i szczęście. Gdańszczanki o mało nie zabiły Winkelbrucha, któremu cudem prawdziwym udało się uniknąć kolejnego już w tym feralnym dniu zagrożenia. Nie miał jednak w Gdańsku szczęścia sławny kondotier z Kolonii. Zginął bowiem kilka miesięcy później, broniąc twierdzy Wisłoujście. Klęska była całkowita. Nie pomogło doświadczenie, przewaga liczebna i duża ilość broni palnej. Jeden prosty taktyczny zabieg, swego rodzaju fuzja taktyki jazdy z taktyką lacknechtów, dały efekt straszliwy i niezapomniany. Dwa szeregi jeźdźców ze skrzydłami usiodeł albo ramion, pędząc w luźnym szyku na złamanie karku, uzbrojone w dłuższą niż piechota i dużo lżejszą broń drzewcową, odwróciły relacje na polu bitwy. Wtedy wiosną 1577 roku nikt jeszcze nie widział w tym żadnej poważnej rewolucji, ale wkrótce wszystko się zmieniło. Pierwsi zaś przekonać się o tym mogli ludzie wysługujący się w Moskwie kompanii handlowej z Londynu. Radosław Sikora obliczył, że w szarży na pozycje gdańskie wzięło udział mniej więcej 610 jeźdźców. Straty, jakie ponieśli w tej akcji, były minimalne. Zabito 11 osób, 24 ludzi było rannych, utracono 30 koni, a 43 zwierzęta odniosły obrażenia eliminujące je z walki. Największe straty ponieśli Węgrzy. Wśród zabitych dominowali oficerowie i dziesiętnicy. Sikora tłumaczy to owym gwałtownym atakiem wprost z ziemi na niemieckie piki, do którego oddał rozkaz Michał Wadaszy. On sam przeżył bitwę, ale był ciężko ranny. Łącznie poległo 41 Węgrów, a 78 zostało rannych. O wiele gorzej wyglądał bilans strat przeciwnika. Na samym polu bitwy i wokół przepraw przez Motławę naliczono ponad 4400 ciał. Kronikarze zaś podkreślają, że na tym to się nie skończyło. Jak zwykle w takich razach do mordowania spanikowanego wojska zabrali się miejscowi chłopi. Ponadto żołnierze królewscy ścigali uciekających pod Pruszcz, zadając im dotkliwe straty. Do tego doliczyć trzeba jeńców. Do niewoli dostało się ponad 1000 wojaków, w większości starych wyk, służących już długie lata. Stąd właśnie z rejestrów pojmanych znamy wymienione na początku nazwiska. Gdańsk mógłby poddać się królowi tamtej wiosny, ale hetman Jan Zborowski wstrzymał pościg. Sikora tłumaczy to tym, że miał zbyt szczupłe siły, by oblegać miasto.
Sądzę, że wobec rozpaczy i paniki, jakie zawładnęły Gdańskiem po klęsce Lubieszowskiej, żadne dodatkowe siły nie były Zborowskiemu potrzebne. Potrzebna była tylko decyzja. Gdyby zdecydował się postąpić te kilkanaście mil dalej i stanąć choć pod murami miasta, miałby przynajmniej dobrą wymówkę. On jednak posłał do króla Stefana Gońców z prośbą o posiłki. Te nie nadeszły w porę i wojna z Gdańskiem ciągnęła się do jesieni. Póki co jest jeszcze wiosna i zatrzymane w Czczewie siły polskie, które nie poniosły przecież żadnych strat, mogłyby rozpocząć jakąś akcję. Nie czynią tego. Nie wiadomo, czy Zborowski ma jakieś wiadomości z innych części Rzeczpospolitej, na przykład z Podola i Rusi czy z Litwy. Tej samej wiosny bowiem na dwóch krańcach państwa rozpoczęła się zbrojna akcja przeciwko Polsce, którą zainicjowali Tatarzy na południu, a wspierał ją na północy Iwan Groźny lub, jeśli kto woli, człowiek, który się za niego podawał. Herman Zdzisław Szojring uważa to za skoordynowaną akcję, ale jeśli przychylilibyśmy się do tej opinii, musielibyśmy zastanowić się serio, czy Herman Zborowski nie był czasem w ową pajęczą nić wplątany. Nie wolno było bowiem czekać. Nic tak nie demoralizuje ludzi, szczególnie polityków, jak brak sukcesu i przyzwyczajenie do czerpania korzyści z klęski i niepowodzeń. Tu zaś właśnie mieliśmy do czynienia z czymś takim. Gdańsk oprzytomniał bardzo szybko i latem zwerbowano w Rzeszy kolejną armię najemników. Było ich bardzo wielu, ponad 10 tysięcy, prawie 3 razy tylu, ile stanęło wiosną na Lubieszowskiej Grobli. Król próbował zdobyć miasto, nakładając na nie blokadę. Nic to jednak nie dało, bo z pomocą Gdańskowi przyszła flota duńska. Flota duńska w roku 1577 to po prostu City. Sikora w swojej pracy o bitwie lubieszowskiej pisze, że pojawiła się w pewnej chwili opcja przyłączenia Gdańska do Danii. Postawmy więc jak zwykle hipotezę najśmielszą z możliwych. Gdańsk spokojnie mógłby przetrzymać królewską blokadę, ale perspektywa znalezienia się w obrębie wpływów City była czymś szalenie groźnym. Była to perspektywa kolonizacyjna, perspektywa wymiany dotychczasowych gdańskich elit na jakieś inne, bliżej nierozpoznane. Jeśli rzecz ujmiemy od strony angielskiej, owo przyłączenie oznaczało przy opanowaniu Narwy i Rusi przez Kompanię Wschodnią przyłączenie Bałtyku do korony Tudorów za pośrednictwem kompanii handlowych. Dokładnie w taki sam sposób, w jaki 2 wieki później skolonizowano Indię i Kanadę. Gdańsk musiał więc iść na ustępstwa. Jesienią roku 1577 doszło do porozumienia z królem, a negocjatorami byli książęta Rzeszy, którzy przybyli do Stefana Batorego z misją od Jerzego Fryderyka Hohenzollern von Ansbach, syna dobrze nam znanego Georga, brata Albrechta, współautora pierwszej górniczej ustawy i opiekuna króla Węgier Ludwika II Jagiellończyka. Czego chcieli wysłannicy tego człowieka od króla Polski? Otóż przyjechali, by złożyć mu wielce poważną propozycję. Okazało się, że w drugim pokoleniu rodziny Hohenzollern von Ansbach talenty i dynamika poszczególnych jej członków nie są już tak ekspansywne i straszliwe jak u poprzedników. Jerzy Fryderyk nie miał innego wyjścia, jak opuścić Opole i pozostawić je na łasce Habsburgów. Nie miał ani siły, ani przebiegłości ojca. Potrafił jedynie zakrzątnąć się koło pieniędzy i dzięki temu prosperował na rynku europejskiej polityki. Jego kuzyn zaś, Fryderyk Albrecht Hohenzollern, syn Albrechta, był po prostu przestraszonym i nieszczęśliwym człowiekiem, który wraz ze swoim państwem trafił pomiędzy 2 młyńskie kamienie. Moskwę z jednej strony, zagrażającą inflantom i jemu samemu oraz operujących na Bałtyku Duńczyków i Szwedów. Jedynym dla niego ratunkiem był sojusz z Polską. Bardzo szybko okazało się jednak, że sojusz 2 organizmów poddanych wpływom organizacji tajnych, próbujących się spod tego wpływu bezskutecznie wydobyć, nie rokuje dobrze na przyszłość. Kiedy zaś Fryderyk Albrecht, którego Jan Kochanowski tytułował państwa uczestnikiem, raczył zwariować i jego kuzyn Jerzy postanowił wygrać na tym szaleństwie, co się da. Z tą właśnie sprawą przybyli do króla Stefana jego wysłannicy. Zrobimy oto, pisał do Batorego mniej więcej w ten sposób, układ następujący. Ja wezmę w opiekę mojego oszalałego kuzyna i stanę się lennikiem jego królewskiej wysokości, złożę hołd i wpłacę do szkatuły państwa 200 tysięcy guldenów. Zaproponował również Jerzy Fryderyk mediację z Gdańskiem, która doszła do skutku i z miasta zdjęto w grudniu 1577 roku banicję. Rada zaś wypłaciła do skarbca korony kolejne 200 tysięcy dukatów. Król zgodził się na te niewesołe, choć intratne umowy, bo nie miał innego wyjścia.
Historycy zaś z Konopczyńskim na czele podnieśli tę kwestię w sposób, który już znamy z czasów hołdu pruskiego. Król powinien, jeśli nie włączyć, to przynajmniej mocniej uzależnić Lenno i miasto Gdańsk od korony. To jest objaw jakiegoś poważnego niezrozumienia, co dzieje się w basenie Morza Bałtyckiego oraz na Śląsku. Król nie ma udziału w kopalniach Śląska, ale mają takie udziały Hohenzollernowie. Mają je pewnie też i niektórzy gdańscy mieszczanie. Jednym słowem, król nie ma pieniędzy, a oni mają ich bardzo dużo. Gdańsk potrafi w ciągu kilku miesięcy od klęski lubieszowskiej zgromadzić trzykrotnie liczniejszą armię, w dodatku jeszcze lepiej wyposażoną. Ludzie, którzy czekają na upadek Polski, mogą skoordynować akcję zaczepną przeciwko Rzeczpospolitej wychodzącą z kilku odległych od siebie punktów, ale mają ten sam cel – zniszczenie państwa. Jedyne, na co może liczyć król, to kłótnia między wrogami. Do tego właśnie dochodzi, kiedy Duńczycy zaczynają sugerować, że w zasadzie inkorporacja Prus do korony duńskiej nie byłaby takim złym wyjściem. Niemcy z południa, słysząc to, musieli pospadać ze stołków. 400 tysięcy dla króla Polski z jawnym przeznaczeniem na wojnę z kompanią moskiewską było doprawdy niską ceną za święty spokój, który miał zapanować w dobrach, składach, sklepach, w ich zamkach i miastach, w chwili kiedy król Stefan i jego ludzie zrobią porządek na wschodzie i ten dziwny, łysiejący typ, który każe się tytułować carem, przestanie wreszcie zgłaszać pretensje do panowania nad wschodnimi wybrzeżami Bałtyku. Powtórzmy to jeszcze raz. Bez ogromnych pieniędzy Polska nie miała żadnych szans na przyłączenie Prus książęcych i Gdańska. A tych pieniędzy nie było. One mogły pojawić się tylko wtedy, kiedy Sejm uchwaliłby specjalne podatki lub korona przyłączyłaby do swoich terytoriów jakieś bogate w złoża tereny, a na to się nie zanosiło. Nawet pożyczka nie wchodziła w grę, bo pożyczkodawca zostałby przez wszystkie banki czynne we wschodniej Europie uznany za persona non grata, za wroga publicznego po prostu. Król Stefan wybrał więc opcję jedyną do zaakceptowania i dającą się zrealizować. Postanowił pokonać i zniszczyć kompanię moskiewską oraz podporządkować sobie Ruś. Wiedział bowiem, że sukces pomnaża siły. Każdy sukces, nawet najmniejszy. Zgodził się na ustępstwa, wziął od Niemców pieniądze i postanowił realizować swoją politykę etapami. I w tamtej chwili, późną jesienią roku 1577, Jerzy Fryderyk Hohenzollern von Ansbach był mu pewnie bliższy niż cały polski Sejm zdominowany przez ludzi nieodpowiedzialnych, kupionych, zaślepionych i zdradliwych. Interesy bowiem, wielkie interesy, potrafią łączyć nawet bardzo zajadłych przeciwników. Szczególnie jeśli obaj mają naprzeciwko siebie potężnego i zdecydowanego wroga. Dziękuję Państwu bardzo.